Siemanko przyjaciele, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie tutaj za mną, głównie dzisiaj będzie o Mustangu. Ostatnio było ode mnie mało filmów, bo cały czas działamy z jakimiś różnymi autami klientów. Na swoje auta za bardzo nie mam czasu, ale czas wreszcie to poskładać i sprzedać, żeby kogoś mógł ten wóz cieszyć. Jak widzicie, już jest zrobiony. Pokażę Wam zaraz dokładnie, co tutaj było robione, jak został naprawiony i co tutaj jeszcze pozostało do zrobienia. Zapraszam do oglądania. Tutaj w garażu jeszcze odnawiam plasticzki do naszej trajki, jak widzicie. Tutaj już są wstępnie wyszlifowane te plastiki, zyskały koloru, tak jak widać. Jeszcze będę nad nimi pracował, a tak wyglądały przedtem. Chropowate, spalone, natomiast teraz już wyglądają o wiele lepiej i jeszcze lepiej będą wyglądały. Podobnież usunąłem tutaj już tą płytę, która była pod hak i hak, także wszystko tutaj już mamy eleganckie. Będzie można spokojnie ten sprzęt zarejestrować na zabytek. Siedzenie również już jest w trakcie oprzywania, więc będzie fajna zabawka do kolekcji. Ale wróćmy do tego Mustanga. Jak widać, już ma nowy zderzaczek, nowe wzmocnienie przednie, nowa maska również jest założona. Oprócz tego błotniki są wyprostowane. Tutaj były delikatnie pozaginane. Tutaj ten błotnik jest delikatnie zespawany na rancie. Tutaj jest po prostu wyprostowany, wyklepany. Wszystko tak, żeby było ładnie spasowane. Jak widać, ten błotnik prawie w ogóle nie był uszkodzony. Jedynie w tych dwóch miejscach, więc naprawdę nie ma powodu ani potrzeby, żeby go wymieniać. Wystarczyło go tutaj naprawić. Podobnie z tym drugim błotnikiem. Jak widać, też tutaj był delikatnie uszkodzony. Również jest to naprawione. Tam z tyłu nie mamy żadnych uszkodzeń. Natomiast przejdźmy tutaj do przodu. Jak widać, w komorze nie ma zbyt wiele. W zasadzie jest wszystko, łącznie z silnikiem, ale nie ma chłodnic. Chłodnice są do wymiany, zaraz Wam je pokażę. Ale pamiętacie, jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, to ten silnik był delikatnie przesunięty w ten sposób. Teraz już silniczek mamy prościutko, bo była tutaj wykonana naprawa podłużnic. I zobaczcie, czy warto bać się naprawy podłużnic. Według mnie ani trochę. Tak wygląda ta cała naprawa. W tym miejscu delikatnie było pociągnięte, w tym miejscu było pociągnięte. Wszystko jest zrobione tak jak fabrycznie. Te wcięcia tutaj to są fabryczne wcięcia. To nie jest tak, że ktoś to po prostu źle zrobił, tylko tak jak widać, to jest wszystko fabryczne. Więc to po lakierowaniu będzie wyglądało idealnie. Tak samo tutaj, zobaczcie, ta podłużnica była delikatnie zrekonstruowana tutaj na końcu, ale jak widać, nie ma się czego obawiać, trzeba tylko to dobrze zabezpieczyć przed rdzą, przed pomalowaniem, polakierowaniem, żeby wszystko nam się ładnie przez lata trzymało. I co? I silnik mamy prosty. Taka naprawa kosztowała 2100 zł, moi drodzy, razem z wyprostowaniem, wyciągnięciem tych podłużnic, tak żeby ten silniczek nam stał prosto, tak jak teraz. Oprócz tego ze spasowaniem przodu, czyli spasowaniem wzmocnienia przedniego, które jeszcze przyszło uszkodzone i było tutaj naprawiane niestety. W tej cenie również jest naprawa tego wzmocnienia. Do tego był założony zderzak, który też musiał być delikatnie nagrzany, bo jest to zamiennik, żeby wszystko było ładnie spasowane, tak jak tutaj widzicie. Ślizgi są, wszystko ładnie spasowane. No i maska również jest w zamienniku. Pokażę Wam tą maskę. Maska jest aluminiowa, natomiast jest w zamienniku. O, już Wam pokazuję. Cyk. Zamknę, żebyście zobaczyli, że to jest naprawdę ładnie wszystko spasowane. Linie elegancko się zgadzają. I tutaj, i ta przednia linia centralna, i ten błotniczek. Także tak to wygląda. Profi robota w dobrych pieniądzach. Moi drodzy, i Mustang jest poskładany. Oczywiście nie ma lamp, jak widzicie, lampy leżą w środku, właśnie będę zabierał się za jego składanie. Ma jedynie grill, dolny grill trzeba zamontować, dokładki, halogeny, lampy, wloty, tak żeby już był gotowy do lakieru. Przejadę już sobie nim po zarejestrowaniu, przejadę sobie nim sam do lakierni, żeby już nie musieć wynajmować lawety. Natomiast zobaczcie te chłodnice, moi drodzy, no bo tutaj będzie trzeba jeszcze powymieniać te chłodnice. Tu mamy wloty na maskę, te dwa elementy, oprócz tego mamy tu intercooler. Ten intercooler prawie w ogóle nie jest uszkodzony, także zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy go wymieniać, czy go zostawić, bo jest szczelny, sprawdzony i tak jak widzicie, prawie w ogóle nie jest uszkodzony. Jedyne uszkodzenie, jakie on ma, to jest tutaj w tym miejscu. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy byście taki intercooler wymieniali, czy nie. Według mnie on spokojnie może jeszcze pojeździć, ale chyba dla świętego spokoju go wymienię, żeby przyszły właściciel już miał cacy autko.
Dolot jest zdemontowany, tak jak widzieliście, zbiorniczek wyrównawczy, plastiki, osłony. Najbardziej oberwała chłodnica klimatyzacji, którą trzeba wymienić, bo jak widać jest zmasakrowana. O dziwo, moi drodzy, klima działała i chłodnica ta jest szczelna, no ale oczywiście jest do wymiany. Sami widzicie, że jest całkiem pokrzywiona. I do wymiany mamy jeszcze chłodnicę wody, która też jest krzywa, tak jak widać. I o dziwo, zobaczcie, pomimo tego uszkodzenia też była szczelna i płyn nie uciekał z tej chłodnicy. Także o tyle dobrze, bo wiemy, że silnik jest sprawny, że się nie zagrzał, bo chłodnica była szczelna, natomiast ta chłodnica jest oczywiście do wymiany. No i niestety mamy uszkodzone wentylatory. Zobaczcie, wentylator jest uszkodzony tylko i wyłącznie w tym miejscu. Klapki są sprawne, jedna i druga. Wentylatory same są sprawne, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Tutaj wentylator też nie jest uszkodzony, natomiast tutaj mamy połamaną obudowę. I moi drodzy, ja tą obudowę pospawam i zobaczę, jak będzie wyglądał ten wentylator, bo naprawdę żal mi wyrzucać tego wentylatora, zwłaszcza, że no nie wiem nawet ile kosztuje nowy, ale zobaczcie, no to jest malutkie uszkodzenie, spokojnie idzie to pospawać, zwłaszcza, że to nie jest żaden skomplikowany materiał. Więc spróbuję to pospawać i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wtedy się zastanowię, czy wentylatory wymieniać, czy nie, a chłodnica tak czy inaczej jest do wymiany. Co tu jeszcze mamy w środku? No jak widzieliście już w poprzednich filmach, poduszki wymieniłem. Tutaj leży nam dokładka, jakieś tam uszczelki, spryskiwacze i tak dalej. Z przodu wszystkie poduszki już są wymienione, czyli poduszka podkolanowa i poduszka kierowcy. To były jedyne, jakie były uszkodzone. Chyba też kurtyna, już nie pamiętam szczerze mówiąc. Jedynie pozostaje wyczyścić moduł, żeby autko było bez błędu airbag i żeby system działał prawidłowo. No i moi drodzy, tak to wygląda. Będziemy to autko już składać, będziemy nim jeździć, będziemy je testować. To jest tylko 2-3 EcoBoost, czyli jedyne 320 koni. Natomiast w super wersji, bo jest to premium z performance pakietem, 2019 rok, z blind spotami, z automatem 10-biegowym. Bardzo, bardzo fajny wóz. No i przede wszystkim ma ten performance pakiet, co jest wyjątkowo rzadką opcją, jeżeli chodzi o motor 2.3 w tych autach. Jak pewnie pamiętacie, jeszcze były tutaj wymieniane opony z tyłu, bo niestety tylne opony były poprzecinane, także trzeba było je wymienić. Wymieniłem oponki z tyłu, więc są nówki z jednej i z drugiej strony. Oczywiście takie same na przodzie i na tyle. Pamiętajcie, że nie może być dwóch różnych opon na jednej osi, natomiast z przodu mogą być inne i z tyłu mogą być inne. Aktualnie z przodu są takie opony bardzo, bardzo torowe. Semisliki tak zwane. Zastanawiam się, czy ich nie przełożyć na tył, a tych z tyłu na przód, bo jednak hamowanie by było lepsze, wydaje mi się, na deszczu na tych oponach, natomiast te opony świetnie, świetnie, świetnie trzymają się przy takim rozgrzanym asfalcie, rozgrzanej nawierzchni jak dzisiaj. Także nad tym się jeszcze zastanowimy. No i jak widać, tutaj już nie mamy nic uszkodzonego. Jedynie ten zderzak tutaj ma jakąś taką brzydką wgniotkę. To oczywiście też będzie polakierowane i naprawione. Ale tak wygląda to auto. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten kolor, jak Wam się podoba ten wóz, czy takim Mustangiem byście jeździli, czy uważacie, że 2.3 to jest silnik dla kobiet. Ja tak nie uważam, zwłaszcza w performance pakiecie, na takiej ładnej feldze, w takim ładnym stanie. To jest autko petarda. Jakbyście chcieli kupić ten wóz, to oczywiście możecie kontaktować się ze mną na e-mail dcimportusa@gmail.com albo napiszcie w komentarzu pod tym filmem, ile będę chciał za to auto. Około 105 tysięcy, myślę coś takiego, może 110, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Myślę, że cena jest bardzo dobra, zwłaszcza, że to jest niski przebieg, 100 tysięcy kilometrów. No i full wersja, czyli premium z performance pakietem, a aktualnie ani jednej sztuki takiej wersji nie ma na internecie, zwłaszcza z blind spotami, to też jest mega, mega rzadka wersja. Zobaczcie, nie ma tutaj takich amerykańskich typowo lusterek z takim dużym lusterkiem asferycznym, małym lusterkiem asferycznym, tylko są blind spoty. Super sprawa. Środeczek jak nowy, moi drodzy, fotele grzane, wentylowane. No i przede wszystkim najrzadsza opcja w tym aucie, oczywiście performance pakiet i wirtualne zegary. Tego też zapomniałem Wam o tym wspomnieć. To auto ma wirtualne zegary, także nic więcej, moi drodzy, w tym aucie być nie mogło. Jest wszystko, co tylko może być. Takie autka na Allegro się zaczynają 120-130 tysięcy z wirtualnymi zegarami, a i tak nie mają performance pakietu, także myślę, że ta cena jest bardzo dobra, zwłaszcza, że uszkodzenie było niewielkie. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba to autko i zapraszam do oglądania następnych filmów. Hejka!